Dzień dobry, witajcie w 10 już odcinku Vlogmas. Ja sobie dzisiaj trochę pospałam, słuchajcie, jest 10 po 8, a ja się obudziłam dopiero, nie wiem, jakieś 20 minut temu. Zdążyłam się ubrać, pójść do toalety i szybko wrzucić Vlogmasa. I jeszcze się wgrywa na YouTube, a jeszcze zostało jakieś 9 minut. A już jest 10 po 8, więc dzisiaj jest Vlogmas trochę spóźniony. Około 20 minut, no ale przepraszam, zaspałam. Wczoraj do późnego montowałam, chyba dopiero w pół do pierwszej poszłam spać. Ale już po prostu mi się nie chciało wychodzić z sypialni, podłączyć komputera i wrzucać się ładowanie na YouTube. Tylko stwierdziłam, że to zrobię rano, jak wstanę. No wiedziałam, że i tak pewnie wstanę jakoś, nie wiem, najpóźniej o 7 i wtedy wrzucę, a tu się okazało, że spałam do za 15:08. Więc się ubrałam i dopiero zaraz robimy śniadanie. I ja, słuchajcie, jakoś koło 10 muszę wychodzić z domu i jadę z moją teściową i z Nikosiem do Wrocławia i ją wysadzę w pracy. No i z Nikosiem zostaję we Wrocławiu, żeby później się po prostu zamienić z Mateuszem. Ale miałam nadzieję, że zdążę parę rano rzeczy zrobić, jak wstanę. Tak sądziłam, że wstanę pewnie koło przed 7. Myślałam, że zdążę wystawić pranie, a może nawet rosół ugotować. No, a tu lipa. A tu jest godzina 8, 10 po i dopiero siadamy do śniadania i w sumie chyba nic dzisiaj już nie zdążę zrobić, nie wiem. Nie chcę, wiecie, wstawiać pranie, żeby leżało do wieczora, bo dopiero wieczorem wrócimy. Mateusz już podejrzewam, że wróci koło 18-19, bliżej 19, a ja jeszcze później, więc nie chciałabym, żeby to pranie leżało cały dzień w pralce. No i tak nie ma sensu chyba jego wstawiać. No. Więc w ogóle spóźniony, przepraszam, zaspałam. Co jest bardzo niespodziewane w ogóle. No ale przynajmniej jest, bo miał być łączony z dzisiaj i miał być dopiero jutro. Vlog ma dłuższy po prostu z 2 dni, ale wyszło mi 12 minut, więc stwierdziłam, że nie ma sensu tego łączyć, tylko mogę wrzucić takiego vloga. Nie jest długi, ale myślę, że wystarczający. No dobra, umieram Nikosie, robię jakieś śniadanie i za niedługo będziemy się zbierać do Wrocławia. Jeszcze muszę pospakować parę rzeczy i będziemy ruszać. Jezu, weźcie to, zrozumcie. Nikoś siedzi w swoim foteliku, ja szykuję śniadanie. Mówi do mnie, podaj mandarynkę, tu stoją mandarynki. Mówię, po śniadaniu zjesz mandarynkę, mandarynka na śniadanie się nie nadaje. No i szykuję do śniadania, odwrócona do niego tyłem, nagle słyszę, że coś żuje. Ugryź ze skórką, nie mógł się doczekać, Boże. Śniadanie jest gotowe, synku, możemy już jeść. Jest godzina 10, ja się zebrałam, spakowałam wszystkie rzeczy, no i schodzę na dół, jedziemy do Wrocławia. Ale gdzieś posiadam klucze od domu i nie mam się dostanę do rodziców. Tutaj się zatrzasną same, one nie muszą być zamykane, ale nie mam kluczy od domu rodziców i nie wiem, jak się tam dostanę. Będę musiała gdzieś podjechać we Wrocławiu do mojego taty w klucze, bo już oboje rodzice wyszli z domu. Tak to by może mi gdzieś zostawili, a tak to będę musiała błądzić po Wrocławiu i szukać kluczy. Już jesteśmy u moich rodziców. Nie wiadomo kiedy, zrobiła się 12. I ja zaraz będę próbowała Nikosia nakłonić do tego, żeby poszedł sobie spać. Mam nadzieję, że pójdzie. Muszę się pomalować. Wzięłam ze sobą kosmetyczkę. I co? Wysadziłam teściową w pracy. Podjechałam do mojego taty po klucze. Na szczęście pracował dosyć niedaleko, więc nie musiałam błądzić po całym mieście. I miałam nadzieję, że tutaj znajdę swoje klucze, że wczoraj je zostawiłam, ale ich niestety tutaj nie ma. Więc ja nie wiem, co ja z nimi kurczaki zrobiłam. Nie wiem. Patrzyłam we wszystkich kurtkach, które nosiłam. Patrzyłam w torebkach, w szufladach w domu, patrzyłam w samochodzie i tych kluczy nie mam. Wydaje mi się, że jak jechaliśmy wczoraj do Wrocławia, to je brałam ze sobą i powinny tutaj być. A ich nie ma. Jestem załamana, bo miałam spięty razem komplet kluczy stąd i z domu tamtego. Więc jak je zgubiłam, to po prostu klops. No ale nie wiem, no mam nadzieję, że się odnajdą. Jeszcze będę szukać. Jak wrócimy do domu, to na spokojnie wieczorem poszukam, no bo teraz już się spieszyłam, żeby wyjść. Ale, no nie wiem, no gdzieś kurczę, muszą być. I podjechaliśmy jeszcze na chwilę z Nikosiem do Biedronki. Wiecie co? Głównie dlatego, że chciałam sobie kupić coś słodkiego do kawy, bo mam znowu jakąś handrę i potrzebuję sobie coś słodkiego zjeść. Jak Nikoś pójdzie spać, zrobię sobie kawę i zjem sobie słodką bułkę. Kupiłam sobie po prostu drożdżówkę z kruszonką. Ale wiecie co, też miałam jeden lakier hybrydowy, który kupowałam w Biedronce i on mi się całkiem dobrze sprawdził.
Tam była najpierw taka firma, która się nazywała Lakel, chyba, jakoś tak przez Q. A później wyszła jakby druga Nuki. I ja używałam tych Lakel i one były naprawdę fajne. Miałam jeden w sumie, miałam tylko. Jeden kolor i jeden top matowy. I one wyszły super. I ja mam teraz ten top matowy na paznokciach. Lakier mam z Neonail akurat, ale top jest matowy właśnie z Biedronki i on całkiem fajnie matuje rzeczywiście. Ale tak zobaczyłam, że jest promocja na te lakiery Nuki i są zamiast 10 to za 8 zł, co w ogóle 10 zł to już jest bardzo dobra cena jak za lakier hybrydowy. Zwłaszcza tak dobre, bo miałam jakieś tam tanie lakiery hybrydowe, ale one się nie sprawdzały mi dobrze, bo gdzieś tam się rozpływały, bardzo się wylewały poza paznokieć, na skórki, albo się też przy utwardzaniu w lampie tak jakby kurczyły i nie były na cały paznokieć, tylko tak jakby dookoła były takie lekko rozmyte. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale tak jakby blade na końcówkach po prostu, tak jakby one się schodziły do środka i to, co było na brzegu paznokcia, jakby było takie bardziej przezroczyste. No, trudno to jest wytłumaczyć, ale tak było. Dłużej się też utwardzały, szybciej odpryskiwały i tak dalej, więc kiepskie były te lakiery, a te z Biedronki naprawdę są całkiem spoko, mimo niskiej ceny. I jak zobaczyłam, że są za 8 zł, to już w ogóle mówię, no to już jest w ogóle taka cena jak za zwykły lakier do paznokci, nie hybrydowy. No i tam pogmerałam i znalazłam czerwony. Mam nadzieję, że będzie fajny. Czerwień myślę, że na święta akurat. Myślałam może, że znajdę jakieś bardziej bordo, ale niestety nie było bordowego, ale mówię, czerwony też na święta będzie spoko, więc tak, za 8 zł. Jak macie w swoich Biedronkach te półeczki z lakierami hybrydowymi, no to Wam polecam. Dobra, ja zaraz spróbuję Nikosia położyć spać, ale na razie się zajął tu kolejką, bo wczoraj układał tutaj z dziadkiem, z moim tatą, kolejkę, bo przyniósł mu Święty Mikołaj też tutaj kolejkę. No i układali i moja mama stwierdziła, że nie będziemy tego burzyć, niech się dzisiaj jeszcze pobawi, bo będzie tutaj dzisiaj z Mateuszem, też po południu Mateusz wróci z pracy i ja pojadę załatwić swoje sprawy, a on tutaj zostanie z Nikosiem i poczeka, aż jego mama skończy pracę. Takie nasze układy. I jak Mateusz skończy pracę, to tutaj przyjedzie, poczeka z nim na swoją mamę i będą wracać do domu, a ja wrócę dopiero późnym wieczorem, jak ogarnę wszystko, co mam ogarnąć we Wrocławiu. Tak, ale właśnie Mikołaj Święty był też u mojej mamy, zostawił dla Nikosia prezent i to jest kolejka. I słuchajcie, ona jest fajniejsza niż ta, co my mamy w domu. Bo my mamy w domu kolejkę z Lidla, a tą Mikołaj, z tego co wiem, kupił w Biedrze. I ona ma fajny most zwodzony. Patrzcie, no kolejka jak kolejka, wygląda w sumie tak samo. Są takie wagoniki, one wyglądają trochę inaczej niż tej z Lidla. I jeszcze jedna różnica, że w Lidlowym kolejka jest elektryczna. Niektóre wagoniki nie, oczywiście. Jest tylko ten pierwszy wagon kolejki jakby elektryczny, więc ona jeździ sama na baterię. A ta nie. A ta jest po prostu tylko taka o doprowadzenie. No więc szlabany mamy, wagoniki mamy. Tutaj są też takie górki, jakby wiecie, że wzniesienie można zrobić, ale są fajniejsze te podtrzymywacze do torów. My też mamy, ale są takie, że te tory z nich spadają, ciężko to jest ułożyć, a to po prostu stoi bardziej stabilnie i tutaj jeszcze tor się wkłada do środka, jakby, a tam się tylko opiera, więc to jest bardziej stabilne i to mi się bardziej podoba. No i właśnie most zwodzony, jest fajny, tutaj się tylko kręci tym, jak to Nikoś mówi, wiatraczkiem i się podnosi. Most zwodzony albo opuszcza, więc to jest naprawdę fajny bajer, u nas tego nie ma. No ale chociaż tutaj ma też fajną zabawkę, więc tak. Żabo, idziemy spać? Już telefon dorwałeś. Gdzie dzwonisz? Nie idziemy spać. Nie idziemy spać? Tak myślałam. Nie idziemy spać. Jeszcze nie. Jeszcze nie? No ja myślę, że zaraz pójdziemy. Teraz nie. Teraz nie. Teraz łączymy wiatraczka. Teraz włączymy wiatraczka. Jakiego wiatraczka? W środku. W Thermomixie? Nie, nie włączamy wiatraczka w Thermomixie. Moja mama mu pokazała raz, wiecie, jak się kręci wiatraczek w Thermomixie, znaczy noże, jak się obracają i teraz on cały czas mówi, żeby włączyć wiatraczek. Gdzie ty, kochanie, kręcisz tym telefonem? Gdzie ty chcesz zadzwonić? Dobra, nie rozgaduję się. Spróbuję jakoś go namówić na drzemę i położę go, wypiję sobie kawę i się pomaluję. Pokaż, co masz. Co to jest? Mogę na chwilę? Nie. To pokaż do kamery. Odwróć.
tylko odwróć. Poczekaj, tak o. Tak o. Nikoś odgryzł kółko. To jest Seicento, jakbyście nie wiedzieli. No, trzymaj, możesz jeść dalej. Smaczne? Wyszły pierniczki? Wczoraj byliśmy we Wrocławiu, moja mama robiła kolejną partię pierniczków i z niego się wycinała różne tam wiadomo kształty, ale Nikoś krzyczał, że trzeba Seicento wyciąć, no bo ja ostatnio z nim wycinałam. Mi się przypomniało, więc babcia musiała z nożem zaszaleć. Wycięła Seicento. No i upieczone zostawiła na talerzyku specjalnie dla Nikosia. Polukrowane nawet. Takie dobroci babcia ci daje. Odgryzła kółka. O, autko nie ma kół. Co to za auto bez kół? O, przykro mnie. Przykro ci? Zjadłeś kółkę? A ja się już zaczęłam malować. Nikoś się obudził już, bo on już spał. Jest za 10:15, więc ja zaraz jadę. Mateusz wrócił do domu trochę wcześniej, bo się źle czuł i spał razem z Nikosiem. No, ja się w tym czasie zaczęłam malować, zaraz skończę się malować i jadę załatwiać sprawy. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. Kurczę, nie jesteście w stanie tego zobaczyć, ale sypie śnieg. Wow! Ogarnęłam wszystkie swoje sprawy i obowiązki, przyjechałam do Carrefour, ale jak zobaczyłam na parkingu ileś samochodów, to mi się odechciała. Nie wiem, czy mnie w ogóle widać w tym samochodzie. Wyszłam właśnie z Carrefoura. Mam całą reklamówkę książek. Zwariowałam po prostu, wydałam nie wiem ile pieniędzy na te książki, ale to Wam pokażę już chyba w jutrzejszym vlogu. Bo jest godzina 20, słuchajcie, ja dopiero wyruszam spod Carrefoura i jestem tak zmęczona, że nie mam siły, więc jadę do domu. Mateusz z Nikosiem już są w domu, właśnie poszedł go kąpać i będzie go usypiał. A ja ruszam, więc życzę mi szczęśliwej drogi, godzina drogi przede mną. I widzimy się jutro. Już nie będę nagrywać w domu na pewno, bo po prostu nie mam siły. Więc do zobaczenia w jutrzejszym vlogu. Buziaki, pa pa.